Myślę, że warto wybiegać myślami do przodu, a nie myśleć o tym, co już za nami. Dlatego też postanowiliśmy te tulipany posadzić dzisiaj, a nie na wiosnę. Chcemy, żeby już wiosną było tutaj kolorowo, a gdybyśmy to zrobili na wiosnę, to efekty byłoby widać tak naprawdę dopiero za rok. Zasadzić będą, mam nadzieję, mieszkańcy miasta, którzy powoli się już zbierają. Taki był główny zamysł tej akcji, żeby pokazać ludziom, że ta nasza przestrzeń miejska jest wspólna, że trzeba o nią dbać i trzeba robić wszystko, żeby była ładniejsza, piękniejsza i bardziej nam wszystkim przyjazna. Sadzonki kupiliśmy z budżetu miasta, a pomysł jest trochę bardziej skomplikowany, bo jesteśmy jednym z 10 miast, które uczestniczy w partnerskiej inicjatywie miast w sieci zielonej. To inicjatywa Ministerstwa Rozwoju. Spotkałem się z tymi 10 miastami, rozmawiamy o zieleni, o tym, co można zrobić fajniej, ładniej, a przede wszystkim skuteczniej, ale dużą część tych rozmów poświęcamy właśnie temu, jak zaangażować mieszkańców do naszych wspólnych działań. Jednym z tych działań oczywiście jest właśnie pierwsza nasza akcja w tym zakresie. Jedną z tych akcji jest wspólne sadzenie tulipanów z naszymi mieszkańcami. Ja jestem orędownikiem tego, żeby mieszkańców prosić o pomoc w różnych aspektach, czy to jest sprzątanie rzeki, czy sadzenie tulipanów. Ja mam nadzieję, że te akcje przyjmą się na stałe. Myślę, że myślimy kolejne jeszcze może ciekawsze, może bardziej atrakcyjne. Chciałbym też bardzo, żeby pojawiały się tutaj dzieci z rodzinami, tak żeby pokazać im, że dbanie o przestrzeń publiczną jest bardzo, bardzo ważne. Co sądzicie o tej akcji? Bardzo fajny pomysł. Dlaczego tu jesteście? Znalazłam właśnie w internecie to ogłoszenie i pomyślałam, że fajnie zabrać dzieci i tu przyjechać. Więcej takie akcje? Tak, zdecydowanie tak. Nie jest pani sama dzisiaj na akcji? Córka Sandra i synowie Albert i Wiktor. A jak wam się podoba akcja? Fajna? Fajna. Będziecie częściej brać udział, jeżeli takie akcje będą? Tak. Chłopaki, fajnie się sadzi? Tak. Nie jest ciężko? Nie. To ty masz najcięższą robotę ze wszystkich. Chyba nie. Super akcja dla naszego miasta. Będzie kolorowo na wiosnę. Przyjemnie będzie przyjść pospacerować i wiedzieć, że to samemu się sadziło. Właśnie tak, o to chodzi. Będzie super. Oby więcej takich akcji? Tak, oby więcej. Mniej betonu, więcej zieleni i kolorów. Pani chyba nie jest sama dzisiaj. Nie, przyszłam z córką Anastazją 5-letnią. Najbardziej skupiła się na dziurach. Nie na cebulkach, tylko na robieniu dziur w tym momencie. Mimo wszystko to jakaś edukacja ekologiczna jest. Tak, wspaniała edukacja.